Siema z tej strony i witam was w sumie nie do końca gameplayu z gry Team Fortress 2, a to dlatego, że w dzisiejszym filmie będę chciał raczej podzielić się wstępnie przynajmniej swoimi pierwszymi wrażeniami na temat w cudzysłowie nowego update'u do Team Fortress 2, a powiedziałem to w cudzysłowie dlatego, że no jak zawsze dostaliśmy Scream Fortress, tym razem Scream Fortress opieszone numerem 16, które to nie będę jakoś specjalnie streszczał, co przyniosło, bo mógłbym powiedzieć w skrócie, że przyniosło to, co zawsze. Tak, czapki, anjurzuale, mapy, trochę tauntów i generalnie rozczarowanie. Ale to jest coś, co mamy jakby co roku, w związku z czym nie będę jakby skracał patch notesów, które może każdy z was sobie przeczytać na głównej stronie Team Fortress 2, do czego zachęcam, bo jakby nie patrzeć, warto wiedzieć, co się dzieje w naszej grze, bo jakby jest to poniekąd jakby update, który no zmienia parę rzeczy, ale nic tak jakby istotnego. W dzisiejszym filmie też, jak widzicie, w tle będzie leciał gameplay z mapy, z nowej mapy i tym razem nowej już nie w cudzysłowie, Freaky Fair. Od razu powiem, że jeżeli chodzi o tą mapę, to nie podzielę się z wami jakoś specjalnie dużo, jeżeli chodzi o moje odczucia, no bo wiadomo, dopiero jak zagrałem parę rund, to jeszcze nie chcę jakby skreślać bądź od razu zachwalać jakiejś konkretnej mapy, już nie mówiąc o pozostałych mapach, na których nie miałem zbytnio okazji jeszcze pograć, bo to są jakby pierwsze wrażenia, tak? Dopiero będziemy odkrywać to, która mapa jest dobra, a która nie do końca w trakcie tego rocznego Scream Fortress. Na to jednak przyjdzie czas później, więc teraz skupię się na tym, co miało miejsce dzisiaj rano, bo nagrywam to w dniu właśnie wyjścia update'u i zaraz będę chciał z wami się podzielić takim drobnym unboxingiem, drobnym trade-upem, czy też trade-upami, które miały miejsce i w ramach których wraz ze znajomymi zareagowaliśmy do nowości, które do TF-a zostały dostarczone. W związku z czym zapraszam do obejrzenia teraz tej części. Nie. I tamcik oczywiście już jest. Jejku, co? Właśnie o tym mówiłem Krzychowi, że coś tutaj z Kaligi. Tak, you're doing good, lads. No to jest zajebiste, nie? Takie, gdzie są moje okulary? A nie, już nie trzeba. Wszystko widać. Ja też chyba widziałem, bo że miałeś tam na... Bo ja powiedziałem Krzychowi, jak ty jesteś tam wparty, to weź po prostu kliknij prawym na ikonkę, nie? I takie, what the fuck? Mhm, this is scary. No, reszta ze skrzynek może kiedy indziej otworzę, to od czego zaczynamy? Od drobnej rzeczy może, trade-upy. Dawaj. O trade-upy może. Subtitles jumpscare. Tak. Jejku, ja się boję, co to będzie. Nie ma opcji. Musisz poczekać, aż to w cudzysłowie fixną. Także... Albo zostawią dla mema. Zostawią dla mema. UFO. Dobra. To będzie UFO. Jakiś UFO item. Klata. Ale dobre. No, to jest jedno z lepszych, co mogą trafić. No. Akurat. UFO klata. No, a właśnie, no może zaraz skrzynkę otworzę, to może fiolet wypadnie, to wrzucę go od razu. No to let's go. Tak, to są najtańsze na razie trade-upy, więc o kolejne UFO, czy to znak? Kolejne UFO. I też klata może dalej. Nie, o, to może być. Launcher. Ale i tak chyba tani on jest, chociaż minimal wear to. Jezus, ten... Jak się w tym prawym to tak wywala poza skarą. Ja już się przyzwyczajam, I guess. Ona tylko złoty 50 kosztuje. No god, kurde. A no to ten chyba kosztuje 15. Przepraszam. Więcej. 50. O, stąd. Teraz jakiś unboxing. Steve, chcesz odkupić to crew? O, od razu dwa itemki. O. A nie chce. Moja głowa. Elegancko. Gra sugeruje coś już? Znaczy ja już mam jeden ticket, to może jeszcze drugi. Nie. O, to jest Team Color. Nie podobają mi się te znaczki tutaj, to można zobaczyć w sumie, jak to na broni wygląda. Z Warpaintów to jest chyba najgorsze, jaki mogłem trafić. A, to jest najgorsze. Zapomniałem, mam jeszcze Windows 2016. Możemy ją otworzyć. Po 10, bo ja chciałem jeszcze jedną rzecz. O ludzie. Najgorsze, co można trafić.
tutaj czekamy, zobaczymy co będzie. No a ten, ta czubka faktycznie trochę tania złotówka, no cóż. No. O, także na jest, Halloween. Jest Man Manor, jedna, znaczy najbardziej klasyczna mapa ever chyba w TF-ie. O ludzie. Najgorsze czapki, tak. A najgorsze czapki nawet. Najgorsze czapka, ale z... no. To tu chyba się nie będę zastanawiał, to chyba pójdzie pod trade-up z powrotem. Nie wiem, ja jestem ciekaw, bo nie widzę nic informacji o tych Halloween Restricted, żeby dodali w tym roku. Właśnie chyba nie dodali żadnej Halloween Restricted. Szkoda. Wszystkie wyglądały jakby normalnie były. Ja wyciągam. Ten szpieg, ten set do szpiega to aż mnie te lepiej, nie? Ale trochę w dartę widzę. Nie wiem, ja chcę zobaczyć efekty, kurde. No to, na sam koniec użyję Unusual Ifierów. Tutaj najfajniejsze rzeczy mogę wydropić. Znaczy, wcześniej już mogłem, bo liczyłem na klatę dla medyka. Ale oczywiście jej nie dostałem. Raczej nie dostaniesz już? No nie, niestety. Znaczy nie dostałem. Tak, jeszcze może jakiegoś trade-upa się zrobi, ale... Egipt. To jest tak nietematycznie. To nie jest najgorzej, chociaż... Trochę więcej wydałem chyba niż dostać tego ptaka, więc... Dobra panowie, to co wrzucamy tą rokietę chyba. Ja chyba wszystkie możliwe filmy przeskoczyłem, nie? Od UFO, po Halloween, po lato, teraz zima. No ale właśnie zbliża, więc tematycznie. No właśnie. No powiedzmy, To jest dobry Warpaint. Mi się podoba. No okej, no to lecimy za Unusual Ifierem. Akurat takiego taunta. No akurat. Mystic Fusion. Mystic Fusion. Brzmi ciekawie. Oby taunt miał dobry. Dobra, już patrzymy. A po. Ej, ale to było. To było, ale dobry taunt. Dobry efekt. Nie wiem, czy dobry. I to jeszcze na blue. No właśnie. Nie jest kolorowany. No to także. Ale jako spoko. Efekt miał git. Dla mnie spoko. Dobra, i na multiklasę. Tak, teraz na multiklasę taki przerażający, proszę, tylko nie pająki. Bo pająki są zazwyczaj lamerskie. O nie! Lowemu konfetti. Jak już widzę konfetti, no to już nie jestem przekonany, czy to będzie działać dobrze. No wiem, ale... Dobra, nieważne. A, baloniki na dodatek. Tak jak myślałem, to jest zwykły efekt konfetti, tak jak miałem, tak jak jest na czapce. Nie pasuje do tego tamta. Bardzo. Nie, wygląda. Idealny początek Halloween, nie ma co. Także poznaliście moją wstępną reakcję na nowo dodane rzeczy w TF-ie, gdzie jak widać bardzo mi się spodobał taunt do klaskania. Unusuale są takie, no nie najgorsze. Czapki w sumie też, podsumowując krótko. Ale nie ma nic nowego, w sensie zauważyłem braki, których do tej pory nie było w tych update'ach, a nie są one jakieś znaczące, bo brakuje po prostu czapek, nowych czapek, które są Halloween Restricted, co nie jest jakąś dużą ujmą, być może jeszcze Valve postanowi je uzupełnić, ale to czas pokaże. Ja jakby tutaj nie mam jakichkolwiek oczekiwań, bo jest to po prostu aktualizacja Halloweenowa, która wprowadza człowieka w jakby pewien nastrój, tak? I chciałbym, żeby przynajmniej ten aspekt dalej był obecny, ponieważ ja jak jest październik, to zawsze lubię właśnie takie rzeczy spooky, lubię takie trochę mroczniejsze klimaty i Halloween w TF-ie tego w tym roku też nie będzie brakowało. Czego jednak będzie brakowało, no to od razu też powiem, że nie mam zamiaru robić kontraktów, a przynajmniej nie mam zamiaru robić filmów z tego, jak uzupełniam kontrakty ze znajomymi. Także nie będzie ani speedrunu kontraktera, ani jakiegokolwiek gameplayu pod tytułem TF-owe misje. Głównie dlatego, że jakby te misje były robione już po stokroć i każdy teraz w sumie będzie i tak je robił. Ja pewne plany na tegoroczne Halloween posiadam, jednakże nie chcę ich zdradzać. Na pewno, jak już powiedziałem, nie będzie speedrunu kontraktera. Być może będą jakieś zwykłe gameplaye jeszcze w międzyczasie, jak ze znajomymi dobrze się bawimy, może coś jeszcze, bez zdradzania szczegółów. Mam nadzieję być troszkę aktywniejszym przez najbliższy miesiąc, zobaczymy jak to wyjdzie. Póki co jednak, ogólnie rzecz ujmując, na temat samego update'u,
jest taki, jaki bym mógł niemalże oczekiwać jeden do jednego. Także tutaj ani nie jestem zawiedziony, ani nie jestem zaskoczony. Być może następna aktualizacja jeszcze coś zmienią, co mnie zaskoczy, w co wątpię. Najbardziej zaskakującą rzeczą w tym update'cie było to, jak duże menu stało się pod prawym przyciskiem w grze i to jest najśmieszniejsze. Najśmieszniejsze w sumie jest tej całej sytuacji, że to jest rzecz, która najbardziej mnie zaskoczyła w tym update'cie. Głupie menu rozwijane w grze. Jakby... Gdzie my jesteśmy? Takie, wiecie co, może na tym zakończę, bo jakby ten filmik nie ma, jakby już nie ma tu już więcej co opowiedzieć. To jest kolejny update, który nie zawiódł, ani też nie zaskoczył. I może w ten sposób to zostawmy. Także dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych. Także trzymajcie się i cześć.